Dlaczego czasami boimy się bliskości? Dlaczego tak wiele kobiet, z którymi pracuję, mówi, mam przed sobą wspaniałą miłość, jestem w cudownej relacji, to jest coś takiego, co jest największym prezentem mojego życia. A gdy mamy być blisko ze sobą, gdy mam się do niego zbliżyć, gdy mam się naprawdę w pełni rozebrać, panikuję. Albo się boję, albo czuję lęk, albo jest strach, albo wszystko to, tylko wzajemnie się przenika. I się wycofuję, albo czuję opór, opór przed człowiekiem, którego kocham, którego sobie wybrałam. Dlaczego tak jest? Odpowiem na to pytanie w tym odcinku, a przynajmniej postaram się możliwie jak najlepiej przybliżyć przyczyny takiego stanu rzeczy i może zaproponować jakiegoś rodzaju rozwiązanie, które, tak jak mi dawniej, ale również obecnie czasami przynosi ogromną korzyść, tak i Wam, może dać jakieś zrozumienie, jakieś narzędzie do pracy i. Ufam wielce, że to po prostu wniesie coś dobrego i nowego dla Was. Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Pomagam i wspieram w relacjach, w seksualności, w cielesności i w emocjach, które wszystkie te aspekty wzbudzają. Pomagam Ci też dotrzeć do Twojego naturalnego potencjału i nauczyć się z niego korzystać, bo on żyje w Tobie i w Twoim ciele. Jeżeli czujesz, że moje treści z tobą rezonują, postaw mi kawę, link pod, moim, pod opisem tego filmu. Jeżeli czujesz, że chciałabyś, bądź chciałbyś spróbować porozmawiać ze mną i skonsultować się, która to konsultacja jest zupełnie za darmo, link również w opisie filmu. A jeżeli zdecydujesz się na współpracę ze mną, bądź na warsztaty, które czasami prowadzę, czy to online, czy stacjonarne w niektórych miastach w Polsce, zapraszam z wielkim otwartym sercem. Tak czy inaczej. Powracam teraz do odcinka. Jak zawsze mogę mówić tylko za siebie i mogę mówić z punktu widzenia moich doświadczeń. Tych, które też pokrywają się w doświadczeniach osób, z którymi mam do czynienia. Bo podzielamy podobne stany emocjonalne i podobne doświadczenia wiodły ku takim stanom emocjonalnym. A gdy mowa o lęku przed bliskością, to my tak naprawdę nie boimy się bliskości. Boimy się, uwaga! Tego, że teraz w bliskości doświadczymy takiego samego bólu, cierpienia i traumy jak kiedyś poprzez bliskość. I tym samym, jeśli miałabym podać jakiś przykład, to to jest historia, która dotyczy 12, 13, 14-letniej Sabiny, która chodziła do gimnazjum, która dorastała, która była najmniejsza w klasie, najwolniejsza i która w ogóle no, jak już miała uciekać, to naprawdę szło jej to źle. I chłopacy, gdy zaczęli dojrzewać, zauważyli to po prostu. I zdarzały mi się takie sytuacje, gdzie byłam zaciągana albo do szatni, albo do łazienki, albo gdzieś w kąt w gimnazjum i oni mnie wszyscy po prostu obłapiali. I to było bardzo przykre i straszne dla mnie. Tym bardziej, że nawet gdy próbowałam o tym porozmawiać ze szkolną pedagog, to usłyszałam, no, że, że chłopcy już tak mają i że ja powinnam po prostu się pilnować. Nie, nie mogłam też o tym porozmawiać z moimi rodzicami, bo czułam, że nie mogę. Okay? I nie mam żalu do moich rodziców o to, że to było jak było, bo pewnie gdyby nie to, że byli jacy byli, to ja nie byłabym dzisiaj tu, gdzie jestem. I tę wdzięczność już bardzo świadomie w sobie wzbudzam. Niemniej na tamten czas ogromny żal, który czasami czuję i smutek, jaki czuję wobec tej dziewczynki, którą byłam, on nadal gdzieś tam we mnie żyje. W moim systemie nerwowym zapisało się, że to ja jestem odpowiedzialna za męskie podniecenie, że gdyby nie to ciało, to ja bym nie musiała doświadczać takiego poniżenia, bólu, ogromu strachu, lęku, zawstydzenia, obwiniania się, że to fizyczne ciało, które było w tamtym miejscu, w tamtym kontekście, na miejscu, to przez nie. Ja musiałam tak cierpieć potem i w ciszy. I te zapisy, one zostały wewnątrz mnie na bardzo długo. I ja nie powiem czegoś takiego, co jest bardzo popularnym poglądem, że jak przepracujesz traumę, to już będziesz wolna lub wolny. Bo nie ma czegoś takiego jak przepracowanie traumy. Okay? To jest coś takiego, co zmienia system nerwowy raz na zawsze. Tego nie da się cofnąć. Z tym można nauczyć się żyć, i można lepiej reagować na sytuacje, które jakby wzniecają tą odpowiedź traumy. A odpowiedzią na traumę jest zawsze wycofanie lęk, strach, opór lub gniew, atak. Ok, to są odpowiedzi traumy. I we mnie dorosłej już, która wchodziła w relacje z różnymi mężczyznami na przestrzeni tych wielu, wielu, wielu lat. To, gdy chodziło o te stałe związki, te stałe relacje, to im więcej miłości, zrozumienia, bliskości, czułości i zaproszenia do możliwie jak najbliższej seksualności otrzymywałam ze strony tychże partnerów, tym bardziej się zamykałam, tym bardziej potrzebowałam kontroli, tym bardziej coś we mnie, coś mi mówiło, że ja nie lubię, że ja nie chcę. Ale wchodziłam w to na tyle płytko, jak mogłam, żeby nie dotykać tego czegoś, co mnie boli, ale też na tyle głęboko, żeby oni czuli się usatysfakcjonowani. W jakiś sposób sama stawałam się dla siebie oprawcą, bo nigdy nie wychodziłam z tą prawdą, którą miałam, ale znowu, rozumiem mnie dawniejszą. Nie potrafiłam, nie wiedziałam, że można. Nie wiedziałam, że jeżeli to powiem, to nie tylko nie będę odrzucona, ale będę przyjęta. I teraz. Za każdym razem, gdy odczuwam coś podobnego, bo to nie jest tak, że już się tak nie czuję. To nie jest tak, że moje ciało się czasami nie zamyka. To nie jest tak, że nie czuję strachu lub lęku przed bliskością z moim ukochanym mężem lub z moim własnym ciałem ze sobą, ok? To nie jest tak. To jest tak, że wyrobiłam w sobie takie mięśnie emocjonalne, które potrafią tolerować ten, to wrażenie bólu, wrażenie, ok? Potrafiłam wyrobić sobie takie mięśnie emocjonalne, które pomagają mi w tym, że na dzisiaj mogę w tym pobyć i artykułować to, nazywać to, komunikować to. I jednocześnie poprosić mojego ukochanego, żeby on był przy mnie, kiedy ja to czuję. I teraz, wróciwszy do Ciebie, moja droga lub mój drogi, którzy to oglądacie. Może Twoją odpowiedzią na jakiegoś rodzaju pieszczotę, zaproszenie do bliskości ze strony tej naprawdę kochanej, kochającej cię osoby, jest właśnie jakiś opór w ciele. Strach, jakiś lęk, nawet nie nazwany, nie wiadomo skąd i nie wiadomo czemu, ale jest taki lęk i on jest silniejszy, ok? I zaczynamy czuć, a może to jest jego lub jej wina. A może gdyby ona lub on zrobił coś inaczej lub lepiej albo mi jakoś tam zrobił, żebym czuła się bezpieczniej albo trochę bardziej mu lub jej ufała, to wtedy i może jakby ta relacja była trochę bliższa i mogłabym poczuć się bardziej kochana, to to wtedy byłoby bezpieczniej. Kurde, nie. Sorry, ale nie. To jest po naszej stronie, żeby dowiedzieć się czego my potrzebujemy, żeby poczuć się bezpiecznie i sobie samym to dawać. Sobie samym uwaga sobie samym nie znaczy wykluczając drugą osobę sobie samym to właśnie zna znaczy zawierać ją wewnątrz tego co przeżywamy i przejdę teraz do rozwiązań które ja stosuję i ja proponuję moim klientkom czasami klientom bo mężczyźni też czasami doświadczają takich rzeczy okej okay? to nie jest fair myśleć że tylko kobiety czasami się boją mają tyle strachu i potrzebują bezpieczeństwa mężczyźni też czasami niemniej to, do czego zapraszam i ufam, że Tobie też mogłoby pomóc, to to, żeby no właśnie nazwać to coś, co się dzieje, poprosić o to coś, czego potrzebujesz, zanurzyć się w tym uczuciu, które masz i wydobyć z tego potrzebę, która za tym stoi, a potem pozwolić na to, żeby to wszystko się spełniło. Co pod tym się kryje, bo to może brzmieć trochę jak pff, i w sumie to dalej, tak? Gdy. Mi się to zdarza, a czasem mi się to zdarza, ok? Że może po jakiejś dłuższej przerwie, nie wiem, no jakiś czas od jednego do drugiego aktu zbliżenia seksualnego, jak jest przerwa, to, to, to po tej przerwie to jest pierwszy raz. I czasami nie jest to takie, wiecie, fanfare, i rzucamy się na siebie w ogóle, wręcz przeciwnie. Mamy po prostu oboje świadomość, że będzie dziwnie. <laughs> że może być, może być trochę pokracznie, możemy nie wiedzieć jak i w ogóle. Ja wiem już, jako osoba, która była dawniej straumatyzowana seksualnie i która doświadczyła traum, które jeszcze dołożyły do tej traumy seksualnej, ja wiem, że będę się bała. Ja wiem, że będę miała opór. Ja wiem, że może nawet będę zła. Ja wiem o tym. Ja wiem, że tak jak wyczuję w nim jakąś nieporadność, to od razu we mnie wzrośnie taka potwora, która będzie chciała go o to obwinić. Ja to wiem i z tą wiedzą już muszę coś robić. Bo to nie będzie ok, jeżeli ja temu ulegnę. Bo uwaga, jeżeli ja temu ulegnę, to tak jak przekazuję całą władzę nad sobą mojemu strachowi, oporowi, lękowi tej potworze, tak nieświadomie projektuję na niko, że on będzie miał władzę nade mną. Jeżeli ja czuję właśnie, że moja władza nade mną idzie w stronę tychże aspektów mnie, to podświadomie boję się, że znowu, jeśli oddam mu władzę nad sobą. To się mu poddam, to będę uległa, ja będę znowu tą rzeczą. A to jest beznadziejny rodzaj projekcji. Beznadziejny. Dlatego, tak jak wspomniałam o tych paru punktach wcześniej, że trzeba się otworzyć, powiedzieć, zakomunikować. Poprosić o to, czego potrzebujemy, namierzyć, jak się czujemy i namierzyć potrzebę, która za tym stoi. To ja robię dokładnie to. I może moje słowa będą dla ciebie fajne, może nie, ale. Może coś ci powiedzą, bo ja mówię to w ten sposób. Kochanie, boję się. Górzewsko się boję. Eee, nawet nie wiem czego. Ja już się tak kiedyś czułam. Ty nie jesteś tym, który mnie tak skrzywdził. Nie jesteś tą grupą ludzi, która tak na mnie wpłynęła. Mm -mm. Ale mój system nerwowy tego nie rozróżnia. Ja się tak czuję. Nie potrzebuję bezpieczeństwa i ufności, ale nie ty jesteś tą osobą, która ma mi to dawać. Od ciebie potrzebuję, żebyś był przy mnie obecny. Pozwól mi radzić sobie, kiedy ja sobie z tym radzę. Po prostu bądź przy mnie. Nie doradzaj, nie ratuj. Nie próbuj mnie z tego wyciągać. Nie zamieniaj w żart. Nie próbuj od tego mnie odciągać, jakkolwiek. Bądź przy mnie po prostu. Po prostu przy mnie bądź. Bo ten lęk zabiera mi, zabiera mi oddech dosłownie, ja się ścinam cała. Więc może oddychajmy do tego oboje. Po prostu mnie przytul i pozwól mi pooddychać w tym z Tobą. Jednym rytmem. Wdech i wydech. Potem możesz mnie dotknąć bardziej. A potem się rozluźniam. I moje ciało się rozluźnia. I czuję, że całe moje ciało zaczyna reagować, bo gdy gdybym podjęła taką decyzję jak wcześniej, jak dawniej wobec moich innych partnerów i na początku mojego małżeństwa również z moim mężczyzną, to odsunęłabym się. Po prostu ten opór wziąłby nade mną górę. I tym samym ta trauma, którą mam, ona by znowu pozornie zapewniła mi bezpieczeństwo, ale tak naprawdę długofalowo to ja bym przegrała siebie. Byłabym dla siebie dokładnie takim samym oprawcą, co byli dla mnie tamci chłopcy i kultura, w której żyję. A nie chcę tego. Nie chcę tego. Ja wiem, że jest coś piękniejszego. Wiem, że jest spełnienie, że jest rozkosz niesamowita, że jest miłość, która naprawdę rozwala granice. Wiem, bo już tego doświadczyłam. I ty, która mnie oglądasz, który mnie oglądasz, Wy też tego już doświadczyliście. Gdyby tak nie było, gdybyście tak przynajmniej raz w życiu nie poczuli, to nie oglądalibyście takich treści, nie szukalibyście takich rozwiązań dla siebie. Musiało być w was coś takiego, co poczuło taką absolutną miłość, taką naprawdę piękną, dobrą, bezpieczną bliskość i przyjemność, po prostu przyjemność, z bycia w takiej bliskości. Było coś takiego. Bo, tak jak mówię, gdyby nie było, to byście mnie nie oglądali. Trzeba pozwolić sobie na to, że, żeby przyjąć może taką piękną interpretację, jaką stworzył Sartre, że my nie jesteśmy tym, co nam zrobiono, ale możemy zrobić coś z tym, co nam zrobiono. Innymi słowy, nasze traumy, one nie są nami i one nas nie definiują. My możemy z nimi być i one zawsze będą z nami. One są wyryte w nasz system nerwowy, a jednocześnie. Możemy trenować i wzmacniać takie mięśnie emocjonalne, żeby one również zakorzeniły się w naszym systemie nerwowym, który otuli szacunkiem i miłością tęże traumę. O której będziemy potrafili mówić, którą będziemy potrafili nazwać, z której będziemy mogli wydobyć to, co z, ni z nią czujemy i czego potrzebujemy pod tym, co czujemy, i nazwać tę potrzebę, a potem umieć się z sobą odpowiedzialnie. Zaopiekować sobą i dawać to sobie. I dawanie to sobie, tak jak wspomniałam, to nie jest wykluczanie drugiej osoby, to jest zawieranie jej w tym. I to się przepięknie odwdzięcza w relacjach. I niesamowicie napędza nową dynamikę w seksualności. Gwarantuję. Tylko trzeba dać sobie szansę. Dlatego, jeżeli czujesz, że to wideo z Tobą rezonuje, to. A czujesz jednocześnie, że może komuś by pomogło, to, to udostępnić tej, tej osobie. Będę wdzięczna, jeżeli tak jest. Jeśli nie, to i tak będę próbować dalej w jakiś sposób przekazywać to, co czuję, że może komuś pomóc, bo jeżeli pomogło mnie i setkom kobiet, z którymi już pracowałam, to może są też inne osoby. I to mnie napędza, żeby właśnie to robić. Dlatego bardzo Was zapraszam do takiej głębszej autorefleksji. Może jest coś, czego się obawiamy w bliskości? Ale może właśnie obawa przed bliskością nie jest obawą przed bliskością per se, ale obawą tego, że tak jak kiedyś, będąc w bliskim położeniu z kimś, i stało się coś strasznego, to teraz może to się powtórzyć. Ale uwaga, jeśli mamy przed sobą kochającą osobę, która nas szanuje, która słucha naszych słów, która chce z nami budować dobrą relację i po której widać, że za jej słowami idą czyny, które to potwierdzają, to już jest nasza robota żeby zająć się naszymi emocjami. My musimy być za nie odpowiedzialni i odpowiedzialne, i my możemy je transformować i zmieniać. I z tą myślą was zostawiam. I życzę wam wszystkiego dobrego i soczystości i mniamuśności jak zawsze. Do usłyszenia, do zobaczenia.